Już po raz piąty Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zorganizował Kongres Kultury Regionów. Kongres, który przyciąga ludzi zajmujących się na co dzień kulturą ludową, ale również pasjonatów z różnych regionów, nie tylko Małopolski, ale również z innych regionów naszej ojczyzny. Ci, którzy tutaj przyjeżdżają na te kilka dni, mogą uczestniczyć w panelach, w dyskusjach, w warsztatach właśnie przepełnionych wiedzą o kulturze ludowej. W tym roku jest to bardzo ciekawy temat, temat pod hasłem Sacrum Profanum. Sacrum Profanum w muzyce, etnografii, Sacrum Profanum w życiu codziennym, Sacrum Profanum w tańcu, w śpiewie, obyczajowości, wierzeniach i tak dalej, i tak dalej. Poza właśnie wykładami, poza warsztatami jest to okazja do spotkania się wielu miłośników kultury ludowej, którzy mogą między sobą wymieniać się doświadczeniami, swoimi poglądami, swoją wiedzą na temat pracy w poszczególnych regionach. Jak dzisiaj wygląda kultura ludowa? Odżywa. I na szczęście. Bo to jest to, co nas łączy z miejscem urodzenia, z miejscem pochodzenia, z rodziną, z wiarą, z korzeniami, które nas kształtują, które nas określają i które mówią, kim jesteśmy. Czy jesteśmy tylko kosmopolitą, nieprzywiązanym do niczego, czy też żyjemy sobie w dowolnym miejscu świata, ale jednak korzenie mamy w konkretnym miejscu, a to nam kształtuje sposób myślenia, sposób odbierania świata i sposób patrzenia na świat, a jest to rzecz bardzo ważna. Dlatego wydaje mi się, że przywiązanie do tradycyjnej kultury, do miejsca, w którym się wzrastało i wychowywało, jest niesamowicie ważne. I jeszcze jest jedna rzecz. Kultura ludowa to jest to, co nas wyróżnia. To, co powoduje, że jesteśmy wyjątkowi, mieszkamy w wyjątkowym miejscu. I to jest to, co powoduje, że inni na świecie nas podpatrują, chcą korzystać i wydaje im się, że to jest fenomenalne miejsce właśnie ze względu na tradycję, ze względu na tą tradycyjną kulturę. Ile jest sakrum, ile jest profanów w naturze góralskiej? Zależy od człowieka. Zależy od człowieka. Może być sakrum deklarowane, a łajdak taki, że hej. Z drugiej strony, jak ten celnik, który przyszedł do świątyni, prawda? Świadomy swoich grzechów, ale stanął sobie w kącicku i mówi: Panie Boże, daruj mi, że Cię tak, prawda, poniewieram, że tyle nagrzeszyłem. Więc nie da się powiedzieć. To każdy musi powiedzieć sam sobie, żeby wiedział, w którym miejscu jest, do czego ma dojść. No a w którym miejscu jest i co robić, to są od tego ludzie mądrzy, którzy podpowiadają. Od tego jest ojciec, matka. Sacrum Profanum to są dwa sposoby bycia w świecie człowieka, każdego człowieka. W kulturze tradycyjnej bardzo mocno eksponowane emanacje tych dwóch sposobów bycia w świecie. Cała kultura tradycyjna, w ogóle cała kultura jest przesiąknięta tym przepływaniem, tym falowaniem pomiędzy sacrum a profanum. Na kongresie jest mnóstwo ludzi, którzy żyją w dniu codziennym swoim, swoją pasją, czyli kontynuacją dziedzictwa przodków. Jest wielkim pytaniem, co jest sakrum tak naprawdę, dlatego że jest niezwykle istotne, ważne dla człowieka, a ponadzmysłowe, wykraczające poza naszą codzienność. A co jest sakrum tylko dlatego, że sami nadaliśmy mu taką rangę? Co z tych rzeczy, które sakralizowaliśmy sami,
jest piękne, dobre, niewykluczające, a więc powinno zostać sakrum, a co jest stereotypem, który może być szkodliwy, a my go sakralizujemy błądząc. Tak sobie myślę, że wieściczka wiedzieli, ze skąd są, skąd pochodzą i jakie mają korzenie, bo jak będą wiedzieć, kim są, to będą wiedzieć, gdzie idą. I ten nasz szpis jest nie taki strasznie duży, ale jest bardzo piękny i pod względem muzycznym, i pod względem strojów, i to jest terenów. I to jest tak, chcemy pokazywać go na zewnątrz. I jak się nam to udaje, to ja się bardzo cieszę z tego powodu. I to jest przyjeżdżają do nas ludzie, sobie się troszeczkę zapoznać tą naszą kulturą ludową. Po sąsiedzku jest Podhale, bardzo dużo tam jest i turystów, i kwitnie to sićko, ale możemy powiedzieć, że z naszpisu to się dobrze dzieje.